witamy za bardzo serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu kolejnym trzecioligowym pomiędzy zespołem Karpat Krosno, a dzisiaj z klubem sportowym Piast Tuczępy. Wynik 2-0, bramki w pierwszej połowie Adam Żak, w drugiej Bartłomiej Buczek, wynik 2-0. I najpierw będziemy prosili o komentarz trenera gości, pana Marka Strawę, o krótkie podsumowanie dzisiejszego meczu. Ja przede wszystkim chciałem pogratulować rezultatom zwycięstwa, zasłużonego zwycięstwa. Mieliśmy plan troszkę taki wyjść wyżej. Karpaty nam nie pozwolili po prostu do przerwy. Nie stwarzaliśmy praktycznie żadnej sytuacji. Ciężko było się przebić przez tutaj dobrą, zorganizowaną obronę i pomoc. Staraliśmy się trzymać przy piłce, ale nie wyglądało to za dobrze. Tydzień temu może lepsza dyspozycja z motorem. Troszkę to inaczej wyglądało. Dzisiaj Karpaty nie pozwoliły nam naprawdę na wiele i zasłużenie do przerwy. Przegrywaliśmy tylko 1-0. Uczulałem zespół, że na początek meczu, tym bardziej spóźniliśmy się, też godzina w korku tutaj staliśmy praktycznie, dojechaliśmy na pierwszy pół godziny i później taka konsekwencja tego, ta pierwsza stracona bramka i trochę to ustawiło mecz, bo gdyż Karpaty grały sobie luźniej, ale też nie podlega dyskusji, że były zespołem lepszym i lepiej prowadziły piłkę, były bardziej zdeterminowane. Może wygrały tak samo, jak myśmy tydzień temu wygrali z motorem, bardzo ambicjonalnie i piłkarsko. Druga połowa, no, staraliśmy się coś tam zrobić. Była taka sytuacja, miał tam Maciek Sofrek z głowy taką fajną sytuację, ale praktycznie to była jedna sytuacja na drugiej połowie i nie wykorzystaliśmy. Później rzut wolny, bardzo ładna bramka na 2-0 i praktycznie mecz się zamknął. Jeszcze raz gratuluję tutaj trenerowi. Karpaty mają inne cele, my mamy inne cele. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. To gospodarze, czy sam Czarek. Witam. Na początku na pewno stworzyliśmy sobie sytuację, która nam ułatwiła bramkową, którą mieliśmy na bramkę. Ułatwiła na pewno przebieg spotkania. Natomiast na pewno 1-0 to nie jest taki komfortowy wynik. Z pewnością trzeba być bardzo mocno skoncentrowanym, nie popełniać błędu, ta granica błędu jest bardzo mała, żeby tych 3 punktów nie stracić. Udało nam się to przez prawie 80 minut utrzymać ten rezultat 1-0 z dużą koncentracją, ze stwarzaniem sytuacji. To bardzo ważny na pewno aspekt tego zespołu. I na pewno była bardzo ładna bramka Buczka, rzutu wolnego, dopięła gdzieś powiedzmy tą solidność, którą zaprezentowaliśmy w dzisiejszym meczu. I myślę, że zasłużenie zdobyliśmy 3 punkty. Dziękuję serdecznie. I proszę bardzo, teraz czas dla Państwa. Przede wszystkim ja tu w imieniu dziennikarzy, pan dyrektor przyniosł jeszcze, nie jest pod Karpacia, chciałbym Marku Cię powitać tutaj w Krośnie. Przede wszystkim miło nam jest, że trener, który jest wychowawcą, wprowadzał do zespołu drugiego trenera reprezentacji Polski, Bogdana Zająca, przybył dzisiaj do Krosna i prowadził zespół. To jest bardzo miła sytuacja, bo Podkarpacie, jak wiemy, ma duży kryzys piłkarski i takie sytuacje są ważne tutaj dla nas. Marku, ja natomiast chciałbym Ciebie zapytać, powiedziałeś w wywiadzie dla jednego z dzienników regionalnych tutaj, że myślisz, przed meczem już powiedziałeś, że myślisz, że to będzie o wiele cięższy mecz niż z motorem. To potwierdziło się Twoim zdaniem, czy to była taka kurtuazja trochę? Dokładnie, 100% się potwierdziło. Mm-hmm. Mówiłem już szatnie przed meczem, że będzie to całkiem inny mecz. Znam charyzmę Karpat Krosno i całkiem inny motor jest całkiem innym zespołem, dlatego wiedziałem, że to będzie bardzo ciężki mecz, bo Karpaty grają może bardziej tak i siłowo i po prostu nie mogą sobie pozwolić. I też wiedziałem o tym, że tak będzie, gdyż przegrały tutaj 2 tygodnie temu mecz u siebie. Nie mogły sobie pozwolić na porażkę drugą, były bardziej zdeterminowane, to było widać nawet w 90 minucie. Tam jeden chyba z piłkarzy był ratował nawet rzut z autu. To było widać niesamowitą wolę walki i do samego końca potwierdziły to i zasłużenie wygrały. Także wiedziałem w 100%, że to będzie dużo cięższy mecz niż tydzień temu u nas. Proszę bardzo. Jaka była absencja w zespole Karpat Jarosława Piotkowskiego i Patryka Kapuścińskiego? Czy to są jakieś kontuzje? Jarek Piotkowski i kontuzja Kapuścińskiego. Panie trenerze, zwracam się do trenera Wczorka. Pojawił się na internecie informacja o nowy zawodnik zatwierdzony. To jakiś junior tutaj. To jest jakieś ciekawe tam wzmocnienie, czy tylko uzupełnienie składu? Przekładamy się grupą młodzieżową i staramy się dopracować
z tymi grupami, kto zasłuży na to, żeby uczestniczyć w treningach, to taką szansę dostaje. Myślę, że skoro możemy zachęcić tych młodych adeptów do szkolenia się na najwyższym poziomie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli mamy, to dziękuję serdecznie. Proszę o kolejne. Dziękuję. Powodzenia. Mam su.